drugi zwrotny. Panowie, po wylądowaniu kierunek północny. I nie zbliżać się do śmigieł. Desant. Desant. Zrobiła się hydra przez moment, dwie głowy. Niech jeden dowodzi. Akurat tu Anton, dzięki wielkie. Wow, kurde. Akyla, jeden z waszych śmigłowców został uszkodzony. Czołgi, nasz śmigłowiec wybuchł przy starcie. Odsuwamy się od miejsca wraku. Jesteśmy ranni. Borys, zmierza na miejsce. Borys, Akyla, sprawdźcie, czy ewentualnie pilot jeszcze tam jest żywy. Tu Akyla, idziemy sprawdzić. Odbiór. Jest z wami pilot? Pilot przeżył czy zginął? Anton Czugin, potrzebujemy medyka pilnie, dużo rannych. Dobra, kto potrzebuje medyka? Kto potrzebuje? Wszyscy. 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 Panowie, macie tu rannego? Stepan pierwszy. Wszyscy są do łatania. Ale to połataliście się sami już? Tak, ja już się połatałem. Grej, połataj się już głowę. Dobra, kto się połatał, to idziecie na swój sektor. Jestem cały. Ale Marlo, słyszysz mnie? Co? Nie jesteśmy w stanie wszystkiego wyłatać. Dobra, panowie, nie kręcić. Potrzebujemy medyka. Ty jesteś cały, Luber też jest cały, Zetsu. Wini, osłaniaj wschód. Osłaniaj wschód swoimi. Dobra, kto tu jest ja mocno ranny? Ja jestem cały. Dobra, też. Ja też mocno ranny. Akyla tu, Anton. Wasz pilot jest cały. Borys, Czugun, odbiór. Przemij w prawo, bo będę kręcił już, kurwa. Dobra, panowie, zatrzymamy się przy tych murkach. Borys, ruszaj na RW bliski, tam się spotkamy. Zrozumiałem. Czego zaraz ruszamy? Anton Akyla? Tu Anton, odbiór. Może niemożności, dzięki. Jest. Może klin. Albo linia też. Dobra, linia, panowie. Tu może coś być. Zróbmy się może linią, co? Panowie? Przeczesali ten teren. Tu w ogóle, kurwa, syn z nami przyleciał? To jest jakiś cywilny nadajnik. Okej, czysto. No, idziemy dalej na RV bliski, czyli na... Linia na kierunek północny. Będziemy prowadzić prawdopodobnie obserwacje. Greju, możesz mi dać tutaj minutę na obserwację Starego Soboru? Idziemy na 30, chłopaki. Dobra, ja zrobię bramkę, ja kryję lewo, bardzo... Biorę prawo. Dwójka bierze prawo, okej. Kurwa. Każda cywa. Dobra, przebijaj na drugą stronę, blec, sprawdzaj temat. Bo już tam Kastor się rozłożył po prawo. No ty, to prowadź. Ramka gotowa. Okej, przechodzę. Dam
Dalej. Jeszcze? Chyba ostatni. Dobra, przeskakujemy. To nagle. Na kierunek 30 idziemy, panowie, do linii lasu, biegiem. 30 w lewo. Anton, Akela. Tu Anton, odbiór. Tempo. Aktualnie w bazie wyłączamy i będziemy na nasłuchu. Przyjąłem, odbiór. Jaki macie ETA do dołączenia z misją CAS? Anton Borys, odbiór. ETA 3-4 minuty. Przyjąłem. Dobra, panowie, chwilkę na regenerowanie sił. Ukryjemy 360 i... Tutaj Anton, odbiór. Odpoczywamy. Anton, tak, mamy 300 metrów do RG. Dobra. Wodzo. Nasi na wschodzie, poniżej wzgórza. Jesteśmy po waszej lewej, też będziemy niedługo na RB. Sam haftowałem czerwony krzyż. Swaty, idź bardziej lewo, żebyśmy się nie mieszali w teamach, bo będzie problem, jak będzie kontakt. Przyjmuję, słyszeliście, bardziej na lewo, tak, żeby nie było potem fuck-upu. No to przesuwamy się w lewo, panowie, come on. My jesteśmy Anton. Dobrze. A gdzie jest Vini? Z przodu. Okej, okay, no to wszyscy jesteśmy. Wybił do przodu, nie wiem czemu, ale... Ogólnie my się trzymamy bardziej lewej, a wy bardziej prawej, żebyśmy się nie pomieszali, jakby się coś zaczęło dziać. No, spokojnie, już odbijamy. To jest... spoko. Nie, bo jesteśmy najbardziej wysunięci do przodu i to tak mało taktycznie jest trochę. Okej, słuchajcie na mapę. Czy są jakieś pytania? Ostatnie wątpliwości? Nie, zakładam, że jesteśmy RV bliski. Tak. Ja mam pytanie. No? Czy przechodzimy na punkty BC po twojej pozycji, czy skracamy do drogi? Znaczy, po mojej pozycji, lekko za mną. Jak zobaczycie, to jest taki spadek cały czas, no, będzie najłatwiej wam w ten sposób. Najpierw ty zajmujesz A, a my za twoimi plecami. Tak, idźcie za mną, jak ja zajmę pozycję, to wtedy dam wam zielone światło i idźcie dalej. Żebyśmy my już was obserwowali. Dobrze, Vini? No. Co z radiem? No, spróbuj się do mnie dać. Swaty, no ruszamy. Bobek. Dobra. Wyrzuć podnieś. Borys, Czugun, czy idziecie za nami? Odbiór. Czugun wstrzymuje na dwie minuty. Borys, negatory, czekamy, aż zajmiesz pozycję, odbiór. Okej, przyjąłem bez odbioru. Podejdźcie chociaż na skraj grani, także jakby się to coś nam zwaliło na łeb, to będziecie mogli nas osłaniać podczas wycofania. Odbiór. Borys, przyjął. Greju, melduję, że się zatrzymamy na chwilową obserwację tej drogi. Potem będziemy robić bramkę i szybkie przemieszczenie się na drugą stronę drogi. Odbiór. Piękniemy gola. Negatory, żadnego szybkiego przemieszczania się tutaj, bo to, co przed nami jest, to jest miasteczko przeciwnika i nie robimy żadnych szybkich ruchów, więc nawet jak bramka, to powoli. Czyli gramy pozycyjnie. Break. Racery z miasta na northeast. Widzę. W naszym kierunku? Nie. Na northeast. No nie, z kim się już tam kurwa. Ciekawe z kim. Spuściliśmy się. Dobra, chodźmy. Ruszamy. Chodźmy, ale naprawdę ostrożnie i od osłony do osłony. Niski profil, kurwa, Jayu. Już. Greju, chyba będziemy musieli troszkę się przemieścić 50 do 100 metrów na prawo, bo żeby... Dobra. Droga. Chłopaki, przesuwamy się wzdłuż drogi jakieś 50-100 metrów. Widzę szyłkę. W kierunku południowo-wschodnim. Widzę szyłkę. Jest dokładnie na 20, za miasteczkiem. Tam, gdzie wskazałem? Tak. Za kołchozem.
Do wszystkich stacji, tu Anton, szyłka została wykryta za kołchozem jakieś 100 metrów za nim, albo no, 100 metrów. Odbiór? Siema. Czego on przyjąłem? Jest szyłka za kołchozem na 020 od nas. Jakieś strzały padały z centrum miasta na north-east do krawędzi lasu. Przeciwnik prowadzi ogień na kierunek północny wschód, nie do nas, nie do nas, do kogoś, odbiór. Bramkę macie, jazda, jazda, jazda. Macie bramkę, go, 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 go. Dobra, dajemy. Strzelali do Arwi dalekiego. Czego macie? To do nas? Ostatni. Bramka jest rozłożona. Swaty, swaty, zostańmy na bramce. Borys. Borys przychodzi. Dobra, zwijamy. Panowie, Alfa, zostajemy na razie, niech Borys przejdzie. Anton, wjeżdżę na ciebie, BMP. Borys przeszedł, zwinął bramkę. Mamy BMP, BMP jedzie w naszą stronę, uwaga. PTR. Gleba, gleba, BMP, BMP, gleba, gleba, gleba. Wszyscy na ziemi. A te, przygotuj się. A te w górę. Gleba! Masz AT. Blade, Blade, masz AT. Bej, na jakim kierunku jedzie to BMP? Nie mam pojęcia, wiem, że jedzie. Gdzie jedzie ten BMP? Gdzie jedzie BMP? Odbiór. Borys, gdzie jest BMP? Odbiór. Jedzie wzdłuż lasu West na East przed wami, przed waszymi nosami. Odbiór. Z West na East, jedzie z West na East. RPG, uważaj za to, bo jest to oddział. MP jedzie z zachodu na wschód, jakby co drogą. Czekamy na przykład w parku. No, widzę właśnie, widzę parku. Tak, jakiś park pan. Jeżeli to jest możliwe, nie otwieramy ognia. Musimy pierw zniszczyć szyłkę. No nie, mam krzak w prawo. No, skaczemy już, zjadam szkatę dla egzaminu. No to prowadź w tej tam. Jak tam widziałeś, to prowadź na pewnej pozycji. No, nie widziałem, ale staram się iść. No, dobra. Borys, tu Anton. Czy nadal widzisz BTR? Odbiór. Tu Borys, negatory. Zniknął mi, po prostu widziałem go jak wjeżdżał z lewej na prawo i tyle tylko go widziałem. Mógł przekroczyć drogę. Bramka otwarta. Do wszystkich, BTR gdzieś zjechał z drogi, nie jedzie w naszym kierunku, przechodzimy. Odbiór. A te zostajcie z tyłu i osłaniajcie. Dobra, balaj, chodź, robimy bramkę. Dobra, robimy bramkę. Jestem na bramce, po prawej. Przeszedł. Dobra panowie, przechodzić. Szybciutko. A kto kryje prawą? Dowódco, mamy kontakt z piechotą. Gry jest na prawej. Spadni. Kontakt czy... Break, Grey, BTR zauważony 020, rusza się na northwest po polu. Dystans 600 metrów. Dobra, nieważne, nieistotny jest teraz. Nieistotny jest teraz. Anton, Borys, odbiór. Dobra, zwijamy balaj. Balaj zwijamy. Dobra. Anton, tu Borys. Tu Anton, widzę BTR. Uwaga, BTR jest na 12 na polu, na przedpolu, przed nami, dokładnie na nas jedzie. Tu Anton, widzę BTR, odbiór. My jesteśmy tu mniej więcej, gdzie powinieneś być, nie widzimy ciebie. Jesteśmy za wami, zalegliśmy, jak powiedzieliście o BTR-ze, BTR jest po waszej lewej stronie. To jest duża grupa. Potwierdzam.
Grey? Dobra, Swaty, idziemy do przodu, musimy zająć pozycję, żeby reszta mogła walczyć. Musimy zająć te choinki na front po lewej stronie. Ty jesteś? Tak, no. Przegun do A. Mam oko na BTR-kę 400 metrów od docelowej pozycji. I tyle. Przemieszcza się na północ. Przyjąłem, dzięki. Bez odbiór. Bez odbioru. Aktualizacja stoi na polu 350 metrów od naszej pozycji. Bartek, dołącz do nas, idziemy na wschód. Faty, gdzie jesteś? Niedaleko Kastora, jeśli go wiesz, gdzie on jest. Poruszajcie się do przodu, musimy zająć ten lasek przed nami. Zajęliśmy go, jesteś, podchodzimy do Alfy. Jesteśmy na plecach generatora. Dobra, panowie, nisko i do Alfy idziemy. Pomalutku, nisko. Czyli skręcili w prawo. Dawać tą wiertówkę. Do Alfa. Anton, Borys, odbiór. Tu Anton, słucham. Odbiór. Anton, mamy dobrą pozycję, żeby zajść ten pojazd. Czekamy na dalsze rozkazy. Pytanie, czy mamy zielone światło na akcję, żeby go wysadzić. Wchodzicie sobie na kanały. Powtórz, Anton. Borys. Anton, jesteśmy na pozycji i w sumie czekamy na dalsze rozkazy. Na pozycji wyjściowej, tak? Potwierdź. Anton, potwierdzę. Czugun, jaka jest twoja pozycja? Pozycja wyjściowa. Wini na kierunku 2. Gdzie jest Wini? Tutaj po mojej stronie. Panowie, rozłożyć się tutaj w linii mniej więcej na kierunku. Dalej chcę coś tu w gotowości, ale nie strzelaj. Wini, jesteśmy teraz na Alfie, nie? A nie na BC. Chodziło o to, żebyśmy my was osłaniali, a wy żebyście szli dołem, żebyście byli mniej wystawieni na ogień. No ale tu pod nami jest BTR-ka, gdzieś tu pod... Dobra, no to trzeba... Okej. Wysłałem już Banego, żeby ją zniszczył. Dobra, to w momencie jej zniszczenie będzie sygnałem do tego, że ruszacie. Dobra. Widziałeś ZSU? Nie, ale wiem, gdzie jest. W tej chwili jest jakby na lewo od cyrkwi. A to jest mobilne, czy nie? Jest okopane, więc nie wiem, czy jest mobilne, trudno powiedzieć. Ogólnie jest mobilne, ale... W kołchozie. No, jest... No tak, ale z tamtej pozycji był za kołchozem. Teraz według mnie jest na lewo od cerkwi. Okej. Okay. W sensie nasz kąt się zmienił. Rozumiem. Widziałeś źródła? Nie. Swaty, ustaw pozycję tak, żeby wszyscy mogli otworzyć ogień do celów na przedpolu. Odbiór. Przyjąłem, ogarnę chłopaków. No, już tu przy kamieniu się położy. Tu, czekaj, bo tam chyba miałem lepszy widok, wiesz? Zobaczę. O, tu jest lepszy. Czekam do Antona. Tu Anton, odbiór. Czekam, mam wizję na stodołę. Tam mam potwierdzonych kilku przeciwników zaalarmowanych. Stop. Wysunąłem Recon troszeczkę na północ od swojej pozycji z RPG, żeby osłaniali ten pojazd opancerzony. Odbiór. Przyjąłem. To samo zrobił Borys. Czy ty masz pozycję teraz koło drogi? Rozumiem, że nie. Odbiór. Mam pozycję obok drogi. To jest pozycja wyjściowa. Odbiór. Okej, dobra.
Zniszczenie wozu będzie znakiem, że zaczynamy szturm. Przy bramie chyba snajper. Okej, okay, mamy zaczynać, rozumiem. Cała Alfa wręcz takie pozycje na punkcie, na przedpole. Wini, chcesz, żebyś był gotów do szturmu, do przodu. Jestem gotów w każdej chwili. Podsunę się trochę do pierwszego strzewa. Powinien nawet. To daj znać Banemu, że może zniszczyć spota, znaczy BTR-kę. Mu po plecach nie przejechać. Do wszystkich rozpoczynamy akcję w momencie, kiedy BTR-ka zostanie zniszczona. Strzał rozpocznie całą akcję. Panowie, rozpoczynamy akcję w momencie, kiedy... Anton, jesteśmy gotowi, możemy zaczynać? Nie wcześniej. Tak. Pierwszym ostrzelającym jest Bany, odbiór. Dobra, przyjąłem. Zrozumiałem. Oni mają tam dwie rury ze sobą. A jak ty widzisz tego BTR-a? Tak. To, no, nie, szkoda. Tu jest, BTR-a też. Swaty? Słucham cię. Będziemy zaraz zaczynać, tylko ty nie masz widoku w ogóle na przedpole tak naprawdę. Musimy się przesunąć bardziej do przodu. Nie mam. No tak, tylko tam jest jeszcze BTR-ka mimo wszystko. Generalnie ja bym poszedł sam, może z kimś jeszcze lekko na lewo. A ja bym poszedł do przodu, tylko jak zniszczona zostanie BTR-ka, więc daj swoim znać, że jak tylko zostanie zniszczona BTR-ka, to 50 metrów do przodu przebiegamy. Dobra. Wynerator, masz tam ruch? Tak. A jak masz tam widoczność? Stąd mam dobrą, 50 metrów do przodu będzie chujowo. Dobra, panowie z Alfy, jak tylko zostanie zniszczona BTR-ka 50 metrów do przodu, prawie że na granicę lasu. Ciebie to Bartek, jak BTR-ka zostanie zniszczona, to wszyscy pójdą 50 metrów do przodu, tak? Ty to tutaj mówisz, że masz dobry widok, to zostaniesz, tak? Dobra. Ale miej baczenie, gdzie strzela, żeby czasem naszym ponerach nie poszło. Spoko. Balaj, uważaj, bo tutaj po lewej jest ogień Bartka. Tutaj leży Bartek, żebyś nie wybiegł... Przesunąć tam na lewą stronę od Bartka? Nie, ty tutaj do przodu pójdziesz, tylko po prostu, żebyś nie wszedł mu w ogień, dobra? Do przodu, prawie że do granicy lasu, okej? Okay? No, bo to mam widok. Dobra. Masz mieć przestrzał. Kastor... Wychodzimy 50 metrów tam koło Balaja, tam na te choinki, tylko uważaj, żeby nie wejść Bartkowi w ogień, bo on tutaj leży i będzie tam leżał cały czas. Swaty, uważaj, bo po naszej lewej stronie z przodu jest jeszcze Bany z AT, który ma zniszczyć tą BTR-kę. Tej wziąłem. Na czołganie się. Bany, kto co robicie? Kto kurwa podchodzi? Ej, co to na gleba, no. To... Czołgon do Borysa. Jesteśmy jak na patelni. BTR-i. Będziecie zniszczać tę BTR, czy nie? Szukamy go. Zaraz go zlokalizujemy pewnie. Dziutek, musisz się pierwszy odwalić, bo tak naprawdę Bany nie widzi tego BTR-a. Musi być za tym lasem. Dobra, się do plakiera. Ja mam świetny widok od 10 minut. Dobra, to zniszcz go. Kamer gdzieś taki, żeby się tu schować na wschód od nas. Dziutek będzie niszczył BTR. Gotowość. Poszedł. A, dobra, się zasłonił. Dobra, wszyscy naprzód. Naprzód. Zaraz otwarte przestrzeń. Ruch przy drodze południowej. Ruch przy drodze południowej. Ruch przy drodze południowej. Grej, wynerator po prawej stronie w kontakcie. Po prawej są nasi, nie odjebcie. Ogień na drogę południową, tam przy domach, odbiór. Ogień na drogę południową.
Ruch przy zagajniku. Ruch przy zagajniku. Okej. Przy zagajniku widzę ludków. Na razie dwóch. Na 12 teraz. Widzisz? A stąd nie widzę. Borys, Chungun, jak wasza sytuacja, odbiór? Borys, na pozycji osłaniamy Chunguna, on już rusza do przodu, odbiór. Przy domkach, na prawo bardziej, musisz przesuwać się na lewo. A, okej, nie przesuwaj się, bo tu KM jest. Swaty, gdzie jesteś? Jay, dobrze. Kastor, dobrze. Staram się pomagać generatorom. Tutaj Gray, dobrze. Dalej. Late, Bartek. Late. Late całe. Panowie, tam jest ruch na 320-330, zagajnik obiegający. Akyla, tu Anton. W chwili obecnej mamy ogień z przeciwnikiem, wymianę ogniową. Jeszcze nie zniszczyliśmy ZSU, nie wzywamy was, ale cały czas jesteśmy w kontakcie radiowym. Odbiór. Akyla, zrozumiałem, oczekujemy. Bez odbioru. Słucham, coś gadaliście? Po lewej stronie w zagajniku. Przekaż Gryjewi, proszę. Generator mocno popchnął prawą stronę, muszę go wesprzeć. Słyszałeś? Co? Bartek? Nie? Tam przy tym czerwonym domku to są nasi, czy przeciwnicy? Gryje rekomenduje, że Kastor poszedł wesprzeć w niego po prawej stronie. Dobra, Kastor sobie gdzieś poszedł, to zrozumiałem, okej. Do Winiego poszedł, wspierał go. Fajnie, super, zajebiście, że sobie poszedł. Nie, no meldował, że pójdzie. No to super, że dostał taki rozkaz, już niech spada. Dobra, widzę, że mają ogień gdzieś z centrum miasta. Widzicie to? Tam drzewa na prawo od miasta. Na prawo od drogi, przy wskaźniku miasta, przy nazwie miasta. Dobra, czekaj, na polu, na przedpolu są w naszą stronę. Na szczycie domu. Borys, do czemu na odbiór? Tutaj... tu Anton, sorry, to nie moja komunikacja, odbiór. Break. Anton, tu Borys. Chungun zaległ, chuj wie po co i leży. Rusz i odbiór. Chungun, jaka jest wasza sytuacja? Zalegliście i nie ruszacie się do przodu. Czy Borys ma was zastąpić? Odbiór. Anton, Borys, ruszcie do przodu. Zastąpcie Chunguna z przodu. Chungun idzie. Problemy komunikacyjne z liderem. Dostałeś tylko pół meldunku. Ja meldowałem, że generator pchnął mocno do przodu prawą stroną i jest tam w mocnym kontakcie. Ja to widzę. I właśnie, że potrzebuje wsparcia.
No ja to widzę, ale nie, że masz gdzieś iść, nie? Nigdzie nie byłem, byłem kurde 100 metrów od ciebie, po prawej w stronie drzew. Mi swaty powiedział, że sobie poszedłeś. Na zachód od was, strzały. Idź na lewą. Idź na lewą, Castor, weź sprawdź, co tam się dzieje. Idę, flankuję na zachód. Kurwa, nie działa, my tu same mamy kurwa baterię kurwa. No właśnie, zostawili nas kurwa. Co jest? Tam, flankuj w lewą, wiesz? Tam ta, już gościu jeden leży koło skały. Zdjęty. W sensie kozała zagajnika, tak? Nie, to na środku pola stał. Ej, tutaj już wychodzimy na siłkę. Tu jesteśmy pod osłoną, pod ogniem siłki. Nie widzicie jej, bo są za drzewami, ale tam jest siłka, więc cofnijcie się w prawo. Tam jeden leży. Graju? No. Tam widziałem operatora igły w zabudowaniach. Gdzie? Tam? W miejscowości, tak. Okej, okay, no. To będziemy musieli go zlikwidować, ale na razie, no. Pokaż mi, gdzie go widzieć, może go sięgnę. Borys, tu Anton. Jaka jest wasza sytuacja? Odbiór. Dobyliśmy przyczółek w Nowym Soborze. Borys jest równiutko z nami po prawej stronie. Odbiór. Czungun, tak? Tak, Czungun, przepraszam. Okej, okay, podążacie dalej, aż do miejscowości. Odbiór. Potwierdzam, odbiór. Co jest? Cześć, swaty. Co mówisz? Powtórz. Nie, nic. Pytam się, co się dzieje. Chungun i Borys wleźli już do tej stodoły, co widzicie. Na prawo od drogi. I ruszają dalej. Ogólnie musimy uważać na lewą flankę, bo tam był jakiś ruch. Tak. Został ostrzelany, nie żyje. Dobra, ja bym się podzielił. No. Musiałbym... w krzaki na 10 minut, tak. Dobra, okej. Okay. To ja przyjmuję. Dobra. Do wszystkich swaty chwilowo jest nieczynny, ja przejmuję dowodzenie drużyną. Co widzicie, czego nie widzicie? Nic, Bartek podobno meldował jakiegoś... No tak, ale już go nie widać. A nie, w ogóle się do mnie nie odzywa, nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Focha może mnie, może. Albo mnie nie słyszy, no może ma jakiś bug. Bartek, gdzie jesteś? Tutaj. Muszę się przepakować. Słyszysz Castora? Nie. A, okej. Okay. To jakiś bug. Dobra, to przepakuj się. To jakiś... I zaraz wskoczymy. Blade. Nie wiem, gdzie on się podział, że da mi z jedną... Blade, gdzie jesteś, odbiór? Bug w sensie jakiś robot, tak? Amerykański. W lesie jest. W uchu. Przesuń się maksymalnie na lewo tego lasu. A. To spotka nas. Kule napadają, lewa flanka. West, northwest. Lewa flanka. Z lewej mamy ogień, Anton. Blade, jesteś potrzebny do Bartka, żeby mu dać magazynki, odbiór. Magazynki do czego? Chyba do maga, nie? Znaczy do KMA. Borys to Anton, pilny odbiór. Nadawaj, odbiór. Borys, mamy bardzo dużo rannych na wieży do miasta, odbiór. Przyjąłem, czy macie tam Chunguna? Borys, prawdopodobnie tak. Czy oni mają medyka, odbiór? Powinni mieć. Chungun, my jesteśmy na tej pozycji, na której powinniśmy mieć. Mamy trochę rannych, zaraz dam. Dobra, bardzo możliwe, że zaraz będziemy musieli się ruszyć. Postara się szybko nas podesłać medyka na drugą stronę miasta. Po drugiej stronie wejścia jesteśmy.
Dobra, mamy tutaj JJ-a? Jest. Jestem na granicy lasu. Bartek, czy ty jesteś ogarnięty, czy nie? Jasne. Jesteś? Jestem. Dobra, chodźcie wszyscy, będziemy przeskakiwać do miasta, do miasta. Dobra, to tu na lewą stronę coś nam włazi od zachodu, nie wiem co. No trudno. Okej, okay, uwaga, przygotujmy się do przeskoku do miasta. Odpocznijcie chwilę. No dobra. Tam nasi są pod... Nasi potrzebują pomocy medyka, a nie puścimy samego medyka, więc przeskoczymy wszyscy. To chyba ta Szyłka poszła, czy drugi BTR? Raczej Szyłka, ale nie jestem pewien. Dobra, jesteście gotowi? Gotów, czas goni. Go, go, go. Mam telefon. Tu Anton do wszystkich stacji, idziemy do miasta, żeby was wesprzeć medykiem, odbiór. Borys, Chungun, tu Anton, odbiór. Chungun. Tu, Anton, tu Chungun, mamy małe problemy komunikacyjne z dowódcą, natomiast ja cię doskonale słyszę, mogę ci zdać ci trybę odbiór. Mordę! A ty żyje w ogóle? Muszę pójść na 10 minut. Się na długie. Gdzie wyjść? Na zakupy? Poszedł myć dziecko, no Jezu. Rozwolnieniem. Na rzecz szczęśliwy. Chungun, Anton. Zgłaszam. Tych z lasu. Tu Anton. Idziemy wam pomóc z medykiem. Odbiór. Anton, Chungun nie potrzebuje pomocy z medykiem. Słyszałem, że Borys potrzebuje. Odbiór. No przyjąłem, będziemy szukać Borysa w takim razie, odbiór. Chwaty, Bartek, możecie zawijać, chodźcie. Przyjąłem. Anton, tu Borys, odbiór. Tu Anton, odbiór. Widzę ciebie przy betonowych murkach, jesteśmy centralnie na wprost ciebie kierunek jakieś, kurwa, 5. Okej, zrozumiałem. Grey? No. Znajdę jakiegoś RPG, mam pozwolenie na zabranie? Tak. Idziemy okay. Tu lewą stroną przez pole, czy... JJ, szukaj Winiego, gdzieś tutaj jest przed nami. Okay. Na północy. No. Swaty z Bartkiem zostali tam z tyłu. No, Swaty to wiem, a Bartek to czemu? Nie wiem, no zobacz, stoi tam i się kręci. Teraz chyba zaczął dopiero iść. Bartek, dołącz do nas. Dobra, osłaniaj Bartka, dobra? Zostań tutaj. Spoko, patrzę właśnie, co tam flankowało nas. No nic nie widzę. Nie idę zobaczyć, co się dzieje. Chungun to Anton do Chungun. Tak? Tu jestem. No, mi się pogubiłem. Chungun do Antona. Tu Anton, odbiór. Chungun, jestem z Borysem, udzielam mi pomocy medycznej. Czy możesz opisać swoją pozycję, gdzie dokładnie jesteś, przy jakim budynku, odbiór? Tak, czekaj. Kastor, Bartek ruszył się? Nasza pozycja to 50 metrów od... 50 metrów i obcięło. Powtórz, odbiór. 50 metrów na południe od głównego skrzyżowania w mieście, odbiór. Przyjąłem. Odbiór. Odbiór. Słucham cię, Wini. U mnie jeszcze jest okej, jak... Co? Nic nie chcę. Coś chciałeś, wołałeś do mnie. Nie, szukałem twojej pozycji. Jesteście przy zielonym budynku, tak? To czekaj, weźmy sobie tam dobra. Parę... Czy mieliście tutaj jakiś kontakt z przeciwnikiem? Jesteś niebezpiecznie? Już ci mówię, co się wydarzyło. Dostaliśmy ogień od pojazdu, dobra. Mamy jednego KIA, mieliśmy dużo rannych, wszyscy są w tym momencie połatani. I tyle. Okej. Okay. Dobra, dzięki. Pojazd został wyeliminowany, kontynuujemy. Czy to była Szyłka? Naprawdę nic. Masz krew jeszcze? Czekaj. Mam, akurat krwi mam dużo. Klakier, co to był za pojazd? BTR. BTR. Kurde, dobra, to Szyłka cały czas tam jeszcze jest. No, okej. Dobra. Mi? Bunker jest swój daleko. Na stawie okay. Przestrzeni, musimy przejść przez... Nie musicie, ja tylko wam powiedziałem, że tam jest. Uwaga, przechodzę. Będziemy dobra. Kontynuować tutaj na północ. Dobrze. No. Czy mogę się kontynuuj na północ. Ja ruszam. O. Do całej Alfy, idźcie na górę, powyżej stodoły, odbiór. Osłaniamy na drodze,
I później dołączymy do ciebie. Co to znaczy na górę powyżej stodoły? Wstrzymujesz się przy terenie. Masz stodołę. Masz drogę. Na północ od stodoły jest miasteczko. Tam się znajduje cała siła plutonu, odbiór. Główne skrzyżowanie w mieście, tak? No, blisko, tak, odbiór. Dobra, ruszaj. Bartek, słyszysz mnie, odbiór? Wszystko jasne, panowie, macie jakieś pytania? Wątpliwości? Ja słyszałem, także nie wiem, o co chodzi. Bartek, tu Grey, odbiór. Wydaje to miasto, będziemy, idziemy na północ. Bartek chyba ma problem z radiem. Kontynuuje prawą stroną. My go słaniamy. Tak, Bartek jest na południe, czekpoincie nieresponsywny. I tyle. No. Zajmiemy to miasto i będziemy dalej szli z planem. Dobra, idziemy. Biker, ty troszkę z tyłu zostaniesz jako KM. Bierzesz się jako ostatni. Dobra. Chodźcie. Idziemy. Dobra, Greju, dotarliśmy. Okej. Osłaniajcie tyły. Osłaniajcie kierunek południowy. Na lufach. Coś tu jeszcze może być. Tylko szerzej. Rozstawcie się nie w jednym miejscu, nie? Blight? Co? Zbierz może amunicję z tego PKM-u, co tam leży. Tutaj jest jeden PKM. Po lewej są nasi też. Faty do reszty Alfa. Podajcie mi swoją pozycję. Jesteśmy w miasteczku. Zmierzaj do miasteczka. Kieruj się na cerkiew. Oczekujemy wroga? Z południa? Nie wiadomo, no może coś być, ale raczej nie. Znaczy, inaczej, front jest w tamtą stronę, czyli teoretycznie coś może przyjechać. Okej. Tu Anton, odbiór. Swat się znalazł? Tak, idzie już. Borys, nie mam komunikacji z Czungunem, także będę to robił przez ciebie. Stop. Anton, potwierdzam pozycję ZSU, jest na północ od cerkwi, stop. Mogę mu tam puścić, żeby się posrał. My jesteśmy w kołchozie. Czy mamy go czyścić? Pan Bundo, mamy Anton, siatki maskujące, jakieś składy? Czy mamy ruszać na ZSU, odbiór? Czekaj. Czungun, nadawaj, odbiór. Czungun, moja pozycja to kościół w mieście, stop. Jakieś 75 metrów od mojej pozycji na północ widzę okopaną szilkę. Stop. Jest nieruchoma, zwrócona na północ. Odbiór. Czy możesz ją zniszczyć, odbiór? Na pewno mogę próbować, odbiór. Słyszysz? To przygotuj się. Dobra, widzimy cię na checkpointie. Borys, przygotuj się do zniszczenia szyłki. Czy jesteś w stanie ze swojej pozycji otworzyć ogień do szyłki, odbiór? Potwierdzam. Okej. Okay. Borys, Czungun, przygotowujcie się do odpalenia. Dam wam sygnał do strzału, odbiór. Czungun, przyjąłem. Potrzebuję z 2 minuty na zorganizowanie akcji, odbiór. Okej. Okay. Przejdziemy do ataku za 2 minuty. Za 2 minuty, odbiór. Czungun, przyjął. Borys do Czungun. Będziemy otwierać ogień do szybki z RPG-a. Nie podchodźcie do niej na odległość bliższą niż 100 metrów. Odbiór. Czungun do Borysa, to miał być nasz plan i właśnie jesteśmy na 50 metrów od szybki, odbiór. Obydwie stacje, przygotujcie się do odpalenia szybki, odbiór. Borys go. Borys, odbiór. Borys, trzymaj. Czungun się wpierdala na pozycję szyłki. Zaraz dostaną kurwa eksplozję. Czungun, jesteś za blisko pozycji, odbiór. Czungun, jesteśmy w bezpiecznej pozycji do oddania strzału. Okej, do wszystkich stacji macie zielone światło do zniszczenia szyłki. Odbiór. Przyjąłem. Szyłka zniszczona. Przyjął.
Akyla, tu Anton. Szyłka została zniszczona, masz możliwość tutaj działania, ale jeszcze nie jesteś potrzebny, odbiór. Zrozumiałem. Zagrożenie zniszczone i poderwę się jak tylko do sprawy. Dobra, siema. Jesteśmy. Ktoś się cali zrobi? Poczekamy, aż się tam gdzieś przestanie... Anton, ruszajcie na RV daleki, odbiór. Przyjąłem. Do wszystkich stacji, Anton w tej chwili rusza na RV daleki i zajmie to miejsce i będzie was osłaniał podczas podejścia, odbiór. Żeby nie dostać się pod łatkami. Kurwa. Kamek, sprawdźcie z bezpiecznie go wyciągnąć. Czy ktoś jest już na RV dalekim, odbiór? Borys ma 250 metrów, mamy postój ze względu na zmęczenie. Nikogo nie powinno być na RV dalekim, wszyscy są jeszcze przed nim. Melduję, że dotarliśmy do punktu RV daleki. Do wszystkich stacji, Anton jest już na RV daleki, odbiór. Borys przyjechał. Idę kogoś opierdolić. Ciągun potwierdza w drodze. Dobra, piękna robota, chłopaki. ETA 1.5 minuty. Jeszcze raz, co? Na swoją pozycję tam, dobra. Na skrajne prawe, dobra. Tak, 50 dobra. Metrów. Zarawa. Borys dociera na RV. Odbijamy na południe. No kurwa, leśni ludzie, endy. Jakieś 50 metrów dalej jest swaty z Antonem. Możemy sobie do zwartej przejść na luzaka? Tak. Dobra, zwarta. Zwarta, panowie. Dobra, zwarta. Dobra. Leziutek jest za nami 250 metrów. Widzę. Dobra, przyjmij. Ciągun do Antona, docieramy na RV daleki. Przyjąłem? Da. Przyjąłem panowie północ, północny zachód. Mogę na szybkie na siebie? Na pewno się rozstawcie. 50 metrów dalej jest reszta oddziału. Dobra, okay. Mam tam dołączyć? Tak, tak. Dobra, chodźcie wszyscy. Ma, ale ulga. Cześć chłopaki. Kurwa, chłopie. Zamykasz. Halo? Więc tak, ile wam potrzebujecie. Ile potrzebujecie czasu, żeby ruszyć? W sumie to 30 sekund, aż chłopaki odpoczną. Przepakujcie. No, tak, ja nie może 30. Przepakujcie sobie magazynki i te sprawy. Blade, Bartek, jak tam sytuacja? No panowie, no właśnie, magazynki przepakujcie. Przepakujcie magazynki, wyśpiewajcie. Kaster, ciebie też już ktoś pomyli. Spacer, przepakujcie magazynki. Rypak, rypak. Jak coś to mam, jak coś to mam RPG w plecaku. RP daleki, chcesz do RP ambush? Dobra, mogę się sprzedać. Chcesz coś, Spaty? Nie, nie chcę, nie umiem tym strzelać. Jutek, możecie iść? Jeszcze nie, już puściłem zwiat tam. Reszta drużyny pójdzie za minutę. Ja chcę zimut 120. No i możesz mówić tego do czarnego. 120. Nie jest czarny. Ma 120. Ja, jest po zmianie. A tu? Dobra, idziemy. Za kastorem. Również za szybki po prawej. Dziadku, kogo wystawisz tam na czujkę po lewej stronie? Kamyka, Marlowa i Chrissiego. Bo oni raczej mało będą strzelać, bo nie będą do obserwacji, nie? No tak, mają jednego KM-ka i
dwóch tam obserwatorów. Okej. Dla mnie ważna rzecz, żeby to byli goście, którzy mi dokładnie powiedzą, ilu mamy ludzi tam... Znaczy, jaki jest przeciwnik? To dla mnie kluczowe. Dobrze, upewniając się, jakby czytałem plan i wszystko, ale oni mają obserwować od zagadnika do Gulgowa mniej więcej tą drogę i cały perymetr. Bo oni wtedy będą widzieć, jak ktoś do nas przyjeżdża, będą mogli policzyć normalnie, ile wozów idzie do nas. Kamek, wstrzymaj, zaraz ci odpowiem. Powtórz Grey. Oni będą widzieć, co jedzie do nas. Po prostu będą mogli policzyć wozy i to o to mi chodzi. Tak. Czy będziesz chciał, żeby od razu zatrzymywali? No to był czego? Co zatrzymywali? No ten konwój ewentualnie. No nie, absolutnie nie. Czekamy na oni są czujką. Oni mają tylko mi powiedzieć co i jak. Nie, mogą walić ewentualnie, ale to jest ich drugorzędna sprawa. Dobrze. Do wszystkich grup. Zajmijcie teraz zaplanowane miejsce waszej zasadzki odbiór. Ciągun przyjął. Tu jest Grey. Akyla, tu Anton odbiór. Spodziewamy się wkrótce przeciwnika na planowanej zasadce. Czy możesz przyjąć gotowość i do kasa odbiór? Przyjąłem rejon działań waszych podejmień. Rejon PR Ambush na mapie. Odbiór. PR Ambush przyjąłem. Czy w rejonie znajdują się jakieś zagrożenia? Obecnie nie. Nie chcemy, żebyście wystraszyli konwój, dlatego wejdźcie w strefę walki dopiero w momencie, kiedy damy wam sygnał. Odbiór. Przyjąłem. Chodzi mi o to, czy w rejonie znajduje się wyraźny przeciwnik, bo jeśli nie, to w tym momencie będę utrzymał się w okolicach gory, a zachód. Północ od Ewak, LZ. Według mapy na gorce powinien być jakiś przeciwnik, chociaż nic na ten temat nie wiem. Odbiór. Troszkę to wykroślił i nasze siły tam są z tego, co widzę. Aha, okej. Okay. Ale jesteś tam w tej chwili odbiór? Nie wiem, jestem w lotnisku, teraz patrzę na mapę i w tej chwili widzę, że ktoś zaznaczył, Bartek zdaje się zaznaczył, że siły przeciwnika są wyeliminowane i gorka została zajęta przez nasze wojska. Okej, okay, ja się upewnię, czy tak jest. Na pewno miejscem bezpiecznym jest okolice Polana, odbiór. Polana, sprawdzam, gdzie to jest. Na południowy wschód od gorka. Przekażcie tym parkowi, że to jest nasza pozycja. I tak, zasadzkę inicjuje ostrzał SVD. Do wszystkich stacji Anton jest na pozycji, odbiór. Kurde, coś za bardzo na lewo poszliśmy. Dlaczego tutaj jesteśmy? Gdzie jest Swaty? Swaty jest dosłownie na alfa, na przypłotku, tam gdzie zaznaczyłeś alfa. Tutaj na southwest ode mnie 50 metrów. Nie, przesuwamy się na prawo, kurde. O, chłopaki się zgubili. To... Nie chłopaki, tylko winni. Jasne. To teren się zgubił, nie my. Ciągnijmy się lasu, nie opuszczamy lasu. Dobra, tu jest skrętu. Trójcik podobiec. Grey, podkreśl, czy zmieniasz pozycję? Na razie się nawet nie wystarczyłem spokojnie. Nie, jest okej, okay. Sorry. Właśnie pierwszy lepszy pojazd, tak? Rozumiem? Będziesz walił w najważniejszy pojazd, jaki będzie, czy jak będzie czołg, to w czołg. Okej. Dam ci znać. Jesteś najważniejszym środkiem ogniowym w tej chwili. Gdzie jest Bartek? Lipi. Co? Nie wiem, nie, ale tego będzie. Bartek, gdzie jesteś, odbiór? Bartek ma problem z radą.
Radiem i chyba... Do wszystkich mamy konwój pojazdów. Pierwszy otwierający kolumnę to UAZ, po czym dwa BTR-y, jeden UAZ, jeden Ural z piechotą i za nim dwa kolejne. Odbiór. Borys celuje w pierwszego BTR-a. Alfa, celujemy w drugiego BTR. Dobra, musimy zniszczyć drugi BTR. Będzie drugi BTR jest naszym celem. Zagajnika, odbiór. Balaj, drugi tak. BTR jest naszym celem. Przyjął. Jadą. Czungun łapie pierwszego BTR. Jedzie kombuj, drugi BTR jest naszym celem. Staty, przekaż to na bezpośredniej mowie Blade'owi. Przekazałem. Balają. Drugi BTR, pamiętaj, drugi BTR. Okej, drugi BTR. Akila, mamy kontakt, potrzebujemy pomocy, odbiór. Borys, jak wasza sytuacja? Czerwony dym, southwest, 400 metrów po drugiej stronie przy lesie. Jeden ranny, jeden BTR. Czerwony dym, southwest, po drugiej stronie przy lesie, tam też strzelać. Jest tam wroga. Może być i direct fire. Nie strzelać do czerwonego dymu. Poprawka, nie strzelać do czerwonego dymu. Przyjąłem. Jaki jest status BTR-a? Do wszystkich stacji zrywamy do RV Ambush. Zwijamy do RV Ambush. Ciągle przyjął. Wycofujemy się, panowie. Akyla, jeden BRT pojechał na północ od naszej pozycji. Spróbuj go upolować, odbiór. Akyla, tu Anton, odbiór. Spróbuj upolować BRT, który pojechał na północ od naszej pozycji drogą. Odbiór. Dami, wchodzę na wasz rejon. Na northwest. Wezwałem KAS do wszystkich stacji. Będzie nad nami leciał odbiór. Czungun przyjął, kierujemy się na RG Ambush. Nie leć dalej niż na Nowy Sobor. Nowy Sobor jest zabezpieczony, reszta nie. Odbiór. Ja mam dalej niż Nowy Sobor. Alfa jest w RV Ambush. Widzę BTR-a. Alfa w RV Ambush. Alfa jest w RV Ambush. Borys, Czungun, jaka jest wasza sytuacja? Odbiór. Anton, Borys. BRDM ma czerwony pasz na kadłubie. Tak, czerwony pas do zniszczenia, odbiór. Alfa, kierunki, tak, północ i północny wschód. Anton, jak zrozumiałeś? Nie zrozumiałem. Nie zrozumiałem, powtórz o komunikat, odbiór. Borys, powtarzam, jestem na pozycji, odbiór. Haha, ja też jestem na pozycji. Czungun, jestem na pozycji, odbiór. Do wszystkich stacji ruszamy w kolejności. Czungun, Alfa, Borys na Easy, odbiór. Czungun przyjął, wymar za 30 sekund. Akyla, tu Anton, odbiór. Przyjąłem. Napięć na dalej.
Będziemy potrzebować ewakuacji za 30. Wróć, 15 minut odbiór. Tak, rozpoczynam. Przyjąłem. Daj mi ocenić twoje sytuację pod względem zniszczenia tego PTR-a i będę wykonywał w kierunku bazy. Mikael, przyjąłem bez odbioru. Wszystkie drużyny mnie zamykamy. Patrz, jakie rozkazy dla... Czungun, czekamy aż... O jest. Ogień z północy. Ogień z północy? Ogień z północy. Widzi? No. A, jesteś tu na blisko, dobra. Co to było? Nie wiem. Od celownikami podchodzisz. Żeby wejście. No super, tylko że nie wiem co się dzieje. Kolumna linia? 20. Linia. Czungun, czy ruszyłeś odbiór? Dawaj, idziemy. Okej. Okay. Czungun, tak, mówiłem, że jestem w ruchu. Odbiór. Anton, ruszamy na 20 odbiór. Dobra, wróćmy. Anton, przyjąłem. 20, trzymam. Tak, stwierdzam, że nosi z prawej. Anton Akyla. Tu Anton, odbiór. Ja zostaję w rejonie do zabezpieczenia i podebrania, natomiast reszta sił jest powiadomiona i będą wykonywały to strefę wyczekiwania. Przyjąłem, odbiór. Idziemy lasem na Easy, odbiór. Lasem, czyli... Idziemy lasem na Easy. Lasem, czyli w lewą stronę, nie w prawo. Śmigło nad nami nas zabezpiecza, czekamy na resztę śmigłowców. Śmigło nad nami nas zabezpiecza, czekamy na resztę śmigłowców, panowie. Borys przyjął. Ciągun do Antona, a my robimy nasze podejście od strony wschodniej. Wniecce, odbiór. Przyjąłem, widzę was, odbiór. Czungun bez odbioru. Ci na prawo przy drodze, co lecą bez osłon, to źródki alipcu. Anton, zrozumiałem cię, Borys, odbiór. Bez odbioru. 102 ogień. ND. Ale czerwony? Swaty, jesteś tutaj? Jestem. Wiesz co, weź osłoń zachód. Tam weź na wzgórze i czekaj tam. Dobra. Ziutki przeszli lodowisko. Na szczyt wzgórze jest, tak? Dobra. Co to za czerwone coś? Zachód, alfa. Co? Kurde, co tu się dzieje? Co to było? Kto to strzelał? Kurwa, jest teraz tak, jest. Dobra. Czemu ty strzelasz? Chciałem im dymnym dać, bo już biegli przez otwarte pole, przed nimi dymny strzeliłem. I to jest takie normalne zachowanie? No nie do końca. Trochę wódki napił się, wiesz, tam jak przerwa była. Miał tą seteczkę za pazuchą. Ja pierdzielę. No jak wylądują w drzewa, to może być ciężko. Jak puszczą lakiety w drzewa... Akila, to Anton. Odbiór. A 5. Podaj przewidywane ETA. Jakieś 2-3 minuty. Aktualnie
powtarzą w drodze. Słyszałem, bez odbioru. Ciągnął do Anton, jakie ATA do LZ. Do wszystkich, tu Anton, dwie minuty, proszę nie strzelać odbiór. Zrobię tak jak ty, jak w twierdzy. No. Anton, Akyla, podaj swój status. Czekamy na evacuation zone odbiór. Wyjąłem. Może w tym jest plan. Nie, zatrzymali się w kępie drzew, no zrobili dobrze. Castor, weź ty się zajmij sobą, no. Uf, słowa krytyki do Castora. To mamy kontakt. Kontakt? Wow. Kontakt na... Kontakt na północ, na południowym zachodzie, odbiór. Kapier. Co to było? Ciągun do Alfy, a to nie był wasz człowiek przypadkiem? Odbiór? No. Nasz kolega zaczął strzelać na południe. No i ludzie. To był chyba jakiś wasz zgubiony kolega. Na południe. Na 150 leżą zwłoki. Podejdźcie tam do niego, może. Dobra, weźcie podejdźcie i sprawdźcie, bo to być może nasz był zagubiony kolega. Podejdziemy tam. Kurwa. Co? Kto to był? Bartek? Anton Akyla? To Bartek, nie? Boże, co to jest? Anton Akyla? Na własnej misji. Kurwa, z czego śmiać? Gratuluję. Co on tam robił? Lakier, przyznaj, że jesteś po prostu zazdrosny. Mamy rannego DJ-u, leci na szybciutko. Jeszcze do własnej misji, nie? Żeby cię odjebali, Lakier. Zrobili lepszego friendly killa niż ty kiedykolwiek. Oj nie, gadasz z mistrzem. Gadasz z mistrzem. Dzisiaj Castor otarł się o śmierć po 30 sekund. Riding to fuse. Zobaczymy, tu Anton odbiór. Tą gębę. Witaj, Grzeju. Potrzebujecie dwa czy trzy? Dwa wystarczą, odbiór. Okej, jeden wykonuje recon, dwa dalej podchodzą. No, jeden, że podsłonik jest, się nawet nie przywitał. Do wszystkich stacji tu Anton podlecał dwa śmigłowce. Jeden będzie robił tylko rozpoznanie powietrzne. Do pierwszego śmigłowca ładuje się Anton i Borys, do drugiego Chungun, odbiór. Do tego, który pierwszy przy ziemi, odbiór. Ma się ładować do tego śmigłowca, który nie ląduje, odbiór. Borys, zwarta na mnie. Chungun, tłumaczę ci. Do drugiego ty się ładujesz, do drugiego, który wyląduje. Dobrze. Przechodzenie przez krzakę. No, zwarta! Idziemy już. Jesteście gotowi? Swaty? Idziemy. Ja, Anton, potwierdź dymem lądowisko. Akyla, Anton, potwierdź. Potwierdzam odbiór. Dałem pomarańczowy dym. Swaty, jesteś? Chodźcie do śmigła. Nie, spokojnie podejdź. Tutaj Anton, czekamy na was odbiór. Potwierdźcie, że to jest wasz dym, czerwony, biały i żółty. Tak, potwierdzam, że to są nasze dymy odbiór. Podchodzimy. Pójdzie za mną. Tak? Tak, słucham cię, swaty odbiór. Dlaczego Helka nie siadła? Bo poprosili o potwierdzenie, że to są te kolory, a ja ich nie potwierdziłem i no. Okej, rozumiem. Ale
już są potwierdzone, zaraz wylądują. Dobra, panowie, nie ruszać się, trzymać kierunki, bardzo ładnie trzymacie plecy. My wsiadamy do pierwszego, tak samo jak Borys. Znów czerwony. Cała Alfa idzie do pierwszej helki. Go, go, go. Wsiądzie, to lecimy za nim. Ruchy, ruchy, startujcie już. Panowie, potwierdzam, startujmy już do niej. Pierwszy? Wskakuj, wskakuj. Borys i Anton wskakują do tego. Siadaj, 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 siadaj. Skończą tam ci panowie wsiadać, to wy wsiadacie. Już, już, już. Do hejtu, do hejtu, do hejtu. Nie skrajmy po ostatnim. Powtarzam, Borys, jesteś na popadzie. Zrozumiałem, zrozumiałem. Poczekaj. Cały Anton. Okej, okay, gotowi, tak? Pierwszy śmigłowiec, ten z przodu, może ruszać odbiór. Przyjąłem. Startuj. Nie pakuj się do drugiego, nie startują razem, żeby zostać teraz w grupie. Startujemy i odchodzimy w prawo. Zero to 90.